Siemano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Evil West. No, w poprzednim odcinku mieliśmy grubego bossa, wielkiego, starczą. Daliśmy z nim radę sobie, chociaż no, było ciężko, ale daliśmy sobie radę, no i znaleźliśmy ojca naszego głównego bohatera i umiera. Ale raczej chyba jeszcze nie umarł, ale no, teraz zobaczymy, co będzie w kolejnej misji. Tak. Ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko, pamiętajcie, że jeśli filmik wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika i możecie napisać komentarz, jak wam się podoba seria. A my wznawiamy cutscenkę. We need help. Lewis, protocol Epsilon. Wow. Wow. O kurde, ty, jakie dobre. Protokół Epsilon. Drzwi jak do domku Hobbita. Sit down and roll up your sleeve. Takie okrągłe. We will save your father, Mr. Rentier. No, nie wygląda dobrze. No nie. Savages. Jezu. Hey, hey, hey. It's fine. He's the cell's engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh, sir. Your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just Abano. We're missing something. I'd bet my last buck we'll hear more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee out here? What a day. See you in the briefing room. Interesujące tam się dzieją rzeczy. Znowu będzie bieganko? Ja chyba jakoś tak, no. Dobra, walczymy. Chodź, ale ty w ogóle niebieski jesteś, ja jestem czerwony. Teraz to zobaczyłem. Ty masz akcesoria takie te czerwone. Znaczy niebieskie. No, u mnie ty jesteś czerwony, ja jestem czerwony. O, to ty jesteś niebieski. Ty, ale no, jaja. Dobra. Ty prawie jak się to robiło? Wow. A, bo to ze spacją się robiło, no tak. Zapomniałem o tym ataku. Czy jak to było? F to było obrzym. O, to jest mój ulubiony szlak. F to obrzym, no. Iś. Dobra. Ty, ale jak zepsuł to? Przecież działa. Rękawica, o co chodzi? Ale o co chodzi? No, briefing room. Czekaj. Czekaj, kurde, to nie mogę znaleźć. A nie, tu notatki jakieś tylko. Virgil Olney, inżynier urodzony, absolwent kursów naukowych. No dobra. Nie mogę znaleźć. Biografia naszego inżyniora młodego. Dobra, to, ja, no, to jakby tutaj trzeba szukać pieniędzy. Dolca. Tak, dolców trzeba szukać. Ciekawe, czy tu jest w ogóle... To jest mapa? Chyba tu nie ma mapy. Nie, to jest mapa? Nie ma tu mapy. Ja co za tym za... Zablokowałeś mnie. Sorry. Dobra, chodźmy. Myślałem, że to jest mapa, bo tak to wygląda, jakby tu miały być jeszcze jakieś questy poboczne do wzięcia. Ale... Nie wiem, czemu po tym pomyślałem, ale... Cel. Resetuj ulepszenia broni oraz zalety? Nie chcę. Zapytało się, czy chcę zasetować ulepszenia broni oraz zalet. Nie? Ja też miałem coś takiego chyba. Ty właśnie, a my mamy w ogóle do rozdania jakieś rzeczy?
Zalety. Nie. No i na przykład czemu ty masz naładowane bateria, a ja nie mam? Nie wiem. Wiesz co, nie wiem, od czego to zależy. Nie. According to the protocols, if the director is unable to fulfill his duties, his next of kin. Oh, nie daj mi dokończyć. Damn gilded invitation. I expected champagne and canapes. Instead, some fang fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected, while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. And don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, Doctor. And who the fuck are you? Nie jestem z niego kutas. Wait a minute. I'm the best engineer? You better be, because we need this thing operational as soon as possible, before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few weeks, a month tops. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her. You mean if we find her? We have no idea where to even look. Not necessarily. O, co się stało? Ty, no jak nagle przejście dziwne. Czyli dobrze rozumiem, że ta Felicity to jest ta młoda dziewczynka? A, no właśnie. Chyba tak mi się tak... There's a canyon surrounding the main trail. And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. And reports mentioned possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top sanguisuge expert to investigate. I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote the Institute's sanguisuge bestiary. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead, hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? 5 days ago. Now let's just hope he's lost in research. No okej, okay, czyli dalej mamy z tą swoją rękawicę w takim razie. Mhm. Dobrze rozumuję, no tak. No to co oni tam gadają, że to nie działa, skoro działa? Już widzę, że działa. Znaczy, w sumie jeszcze nie wiadomo, czy działa, trzeba to zweryfikować na jakichś... na jakichś bąbelkach, które spotkałem po drodze. Co ty robisz, kurwa? Ja kurwa. Nie wierzę. Biedny kuni. Czekaj, chyba się to robiło, to się robiło, aha. Q. Dobra, nie, dawaj mi tu jakąś walkę. Nie masz walki, ale masz dolce. Dolce też bardzo dobre. Where więcej dolców. Tutaj, bo... o, skrzyneczka. O kurde, tak... ale się znalazł. To mi się podoba. Iś. 368 dolców. O. Kolejna skrzyneczka. Ja bym wrócił do Sanctuary Lore. No dobra, wszystko umiemy. Nie, bo musimy przejść tutaj, żeby się odpaliła. No i dobra. No nie no. Ła, ty, ej, co oni tak szybko strzelają? Ty no, oni tak szybko strzelali z tych swoich pistoletów? Ała, no. Jak mnie biją. Ty, ja się muszę chyba normalnie wprawić w granie, ty. Bo chłopy mnie tak biją mocno. Nie trochę dobrze.
Jakoś tak szybko strzelają, mam wrażenie. Chyba się tylko na tobie skupili generalnie. Może dlatego. Możliwe, że w sumie byłem najbliżej. Coś tam wybuchło. Jak wybucha, to dobrze. Co to wybuchło? Coś. O, jest coś tu. Dobrze. Jak to ładnie. Takie się fosforyzuje na tych, na ścianach. Ala, no. Taka aura wodna. To nie jest przesadne trochę? Jest, ale fajnie wygląda. Super. Nie wiem, w sumie nie byłem chyba nigdy pod wodę spadę. No, w sumie ciężko stwierdzić. O, tutaj też to jest. Ale piękne krajobrazy. Widzowie, podobają wam się? Nie, to jest przesada. Co tu się dzieje? Bluma? Sanguis. Zmiennokształtne? Tak, takie zmiennokształtne. Nie będę to czytywał do końca, bo... Jakby wiadomo, o co chodzi w tej grze, no nie o czytanie, kurwa, jakichś książeczek, ni. Ej, no halo, jak to się... Au! Jezus, debil ze mnie. Nie zauważyłem, że tam jest celownik zamiast spacei. O! Co to zdaje, że rozwio... O, kurde. O! Dobra. No to pozdro. No to chodźcie tutaj, czas się napierdzielać! Iść! Dobra. O kurde, włączył mnie to, co chciałem włączyć. Ej, cicho tam, kurde, nie wyjdź ty. Kurwa, chłop tam wył i oni dostali jakąś boostę. Dobra, masz teraz po twarzy. Znaczy bardziej po klatce piersiowej. O wow, ale mnie... O kurde, już leżę prawie. Właśnie ja też, stary. Ale mi biją. Nie wkręciłem się jakoś jeszcze. Wow! Ej, tu kolejne przychodzą. Jezus Maria, ile ich tu jest? Tu idą jeszcze jedne, no. A, dobra, zdążymy. A, jest. Kurde, znowu, jest. Znowu jakiegoś boosta im dali. O, stary. Muszę jeszcze chwilę poczekać, żeby się wyleczyć. Dobra. Właśnie. Cholera, zapominam jak się używa tej elektrycznej rękawicy. Dobra, da się używać. Iść. Dobrze. Ale ładnie. Tak. Wolę ci pomóc. Iść. O, chodź tutaj. Daj do ściany go. Dobra, dawaj go. O, no. Jeszcze mi... No jak on mnie bije? Bo stary, jest trzeba kuksańcami normalnie tutaj kopać, bo oni dosyć często robią ataki, których nie da się zablokować. Ludzie zmieniający się w monstra. O. Czekaj, co? A, przytrzymując Escape można wyświetlić aktualny cel. Znać agenta Scotta Bluma. Okej. Okay. Zestrzeliłeś go? No, zestrzeliłem, żeby spadł i dolce z niego wypadło. Już z tego tu. No, tego, co leży. Intrygujące. Mam jakąś serię znajdowania dolców. Zawsze ty znajdowałeś. Tak, no umatło, jak mnie zbugowało przez chwilę. Dobra. Gdzie tu teraz? No właśnie tutaj chyba, patrzyłem, czy tu jeszcze nie ma jakichś dolarów, ale ewidentnie nie ma, także tutaj trzeba iść. Widziałem to już wcześniej. Iść. Lecimy. O kurde, ale tutaj roślinka, tak z dupy trochę. Tak, no jakiś kosodrzewina. Kosodrzewina, tak. O Jezu, gdzie tu widzisz? Ty, jaka ta dobra skrzynka tutaj jest. Wybuchowy interes. Odblokowano. Czekaj, co coś odblokowało? Zalety? Nie mam już w ogóle... A nie mam tych pieniędzy. To czekaj, co coś odblokowało? Zalety? Wybuchowy interes. Nie wiem. Nie wiem, czym jest wybuchowy interes. A, tutaj jest wybuchowy interes, na samym dole. Wszystkie wybuchające skrzynki TNT zadają obrażenia w 50% większym promieniu. Mhm. Ale to jest do odblokowania jako zaleta, więc... czy to jest aż tak bardzo potrzebne? Nie korzystamy chyba aż tak często z TNT. Do walki tak stricte. Mhm. Dobra, tu trzeba... A, tu trzeba hak strzelić, oczywiście. Kurde, nie graliśmy parę dni, my chyba dwa,
I ja już zapominam, już mi się miesza cała klawiszologia, co się czym robi. Ty wziąłeś sobie stalowe pięści? Ja nie wiem. Poczekaj. Dlatego masz tyle tych. Stalowe pięści? A w czym to jest? W ulepszeniach. Tak, stalowe pięści, no. Tak, bo to wziąłem. Bo ja mogę cofnąć gdzieś, ten chyba mogę, nie? Tak, możesz cofać ulepszenia, no. Tylko, że nie wiem do końca jeszcze gdzie, no chyba tam w tym naszym głównym jakimś tym hulek będziemy po raz kolejny, to chyba można tam cofać. Ok. Ale tak, rzeczywiście, to ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, że to ładuje moją rękawicę. Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Ja nie wiem, biorę te skille, to zamiast je kurwa czytać, co one robią, to ja po prostu w nie klikam, żeby je kupić. No. Bo bardzo inteligentny sposób na upgrade. W ogóle widzowie, którzy nas oglądają, możecie nam napisać, jak się wam podoba seryjka, czy jest fajna, jak się wam ją ogląda, bo nam się gra bardzo dobrze. Pytanie, czy wam się ogląda też bardzo dobrze. Także no, my się God damn it. Myślałem, że spadłeś, stary, w tą przepaść. Bo spadłem. Jezu, jak to dziwnie wyglądało, ale że na dół sam. Ale to w ogóle, u mnie to dziwnie wyglądało, stary, bo u mnie ty szedłeś po kawałku czegoś, czego już nie było, kurwa, bo ty szedłeś tutaj dalej, a no to już było tutaj. Mhm. Wow, gdzie oni są? Ej. Assholes. O kurde, coś tu się zapada. Ej, bo oni jakoś tutaj ambusza nam tu chcą zrobić. Ambusza. Ty poczekaj, ale tu jeszcze mogą być jakieś... Dead end. No bo nieważne, że dead end. Bardziej ważną informacją jest to, że tu nie ma pieniędzy żadnych. Skąd my teraz będziemy mieć na waciki? Ej, halo, proszę nie zrzucać tych kamieni, kurde. No co to jest znowu za jakiś śmietnik? Kolejna bydla. Dawaj, headshot. O kurde, bo on... Kanon! Kurde, ktoś tam strzela z kanonów chyba jakiś. Biegnie na mnie. Bo z moździerza ktoś tu strzela, uważaj ty. A nie, to... Kurwa, z jakiego moździerza? To nie jest żaden moździerz, to są kamienie po prostu, które spadają. Kurde, w sumie jeszcze te pipy z tymi, kurde... Cholernymi... Jezu! On się nie męczy w ogóle, ten chłop. Nie, no... O stary, jak mi wystrzelił w mordę. Ja leżę. Kurde, ta gra nie jest łatwa. Właśnie ta gra się stała jakaś trudniejsza na tym poziomie. Tak bardzo, tak mega fest trudniejsze. Nie, wiesz co, musisz zniszczyć tych ziomków, którzy strzelają, bo to jest... No, trzeba się na nich skupić, żeby zniszczyć tych, którzy strzelają, bo to oni naprawdę bardzo dużo życia zajmują. Zajmują? Zadają. Zadają, ale to którzy to są? Ja nawet ich nie ten. No ci mali z tymi, z karabinami, znaczy z pistoletami zwykłymi. Tak, to. No. No i naprawdę ci za dużo biłem trochę. O wow, Jezu, ten się zrespił. Kurde, masz koksańca. Uważaj, bije ci z tyłu. No fajnie, No to trzeba mieć naprawdę... Wow. Dobra, chłopie, chcesz się bić? Chodź tu, kurde. A, bo to są snajperzy, oni biją taki damage, cholera. Dobra, teraz wszystko jasne. No już, cholera. Chodź. No nie no, kamor mi prosto na mordę spadł. No to o nie, ale... Wow, to dobrze, chodź tutaj. No nie ma jeszcze. Tak. Dobra, okej. Okay. Jakoś się udało, ale to było kurde. Nie takie proste za pierwszym razem. Ja tu nie zauważyłem, że w ogóle na tych. Czekaj, co jest tutaj? Co jest tam? Jaką ścieżką teraz pójść? Dobra, chodź na górę może. Pytanie, czy matko, pytanie. Ja w ogóle na początku nie zauważyłem. No haj, dobrze wybrałem. Wiadomo, że tak. Zawsze wyczułem pieniądz. Na początku nie wiedziałem w ogóle, że ci, którzy tutaj stoją, tych skała, to są snajperzy.
I to właśnie jak przez to umarłem, bo ten snajper mi strzelił po prostu w mordę i ja się zdziwiłem, czemu mi całe życie zeszło. Oni są ewidentnie coś niebezpieczni. No to to jest takie realistyczne trochę. Snajperzy rzeczywiście biją najwięcej. No, no najbardziej realistyczne jest to, że mamy zajebiście magiczną rękawicę, która napierdziela prądem. No to najbardziej jest realistyczne. Tutaj masz tego, że, no, że też mam, ale tobie się najbardziej przyda. Tak, bo mi się w ogóle to nie ładuje. Że właśnie powiem ci szczerze, że jakby na razie nie mam umiejętności, która by jakoś była warta tego prądu. Ładowania. Tak, tak, bo jest to niby to walnięcie w ziemię, ale... Kurde, no ja myślałem, że to będzie trochę, nie wiem, większy damage zadawało, albo będzie... jakoś chociaż lepiej wyglądało, a to jest to po prostu takie grzmotnięcie, trochę ich tam jakoś... tak... Osmerga. Osmerga. Osmerga ich tam po stópkach. No i tyle. Tam jest skrzynka. Nie podoba mi się to, że nie ma tam jak wejść. A ty, może będzie? To chyba przesunąć? O, oczywiście, że tak. Mogę ci pomóc? Nie. Ja mogę się zbagować. Ja pcham zawsze tylko sam. No i pięknie. Przechodzimy na drugą stronę. Parkour. Uj. Myślałem, że zrobię jakiś parkour taki śmieszny. Okej. Dolary. No jak to się schodzi? A, to będzie coś ważnego chyba. Dolce. A, to było zajebiście ważne. Musiałem poczekać, aż ty zejdziesz, żebym ja potem, żeby moja kasynka się odpaliła, że ja zrobię przewrót. Ty, poczekaj, to jest, co jest tutaj? Też coś jest. Dolce. Dolce uzyskałeś. Ty, ja w ogóle nie muszę być obok ciebie, żeby zdobywać dolce. Znaczy, że ty będziesz zbierał. O kurde, co to wyjdzie? Wow, nie chcę. To coś z wody? Nie, to coś z ziemi. Jakieś tutaj są normalnie takie te... krety podwodne, aż pod... podziemne? Podziemne, no. Diglety takie były. No, diglety, tak. Ja w sumie diglet by tutaj pasował. Ty, pieniądze, no i kolejne. Matko, ale mi się rozmasuje ekran. No właśnie, tak jakoś... Za duże wody. Iść. Weird. No i kolejna skrzyneczka. To mi się podoba. No bo no, ale gdzie są jakieś przeciwnicy, no? My tu nie przyszliśmy się, kurde, zachwycać pięknymi obrazami. Choć sobie... ktoś tam już jest. No wiesz, to wygląda całkiem nieźle. Ta miejscówka wygląda całkiem nieźle. Mhm. Może się muszę poczekać, aż ty przejdziesz. Cholera. No przeładuj też tą broń! Ja pierdzielę. Dobra, gin. Nie trafiłem, nie wierzę. No nie. Przemienili się. Dobra, na kolce. Iś. No i dobrze. Jeszcze te strzelające, latające skurczybyki. Najgorzej. Dobra, chodź tutaj, kurde. No, ale co we dwójkę, śmietniki jedne. Wow, dobra. Ucz. Dobra, chodź tutaj. A no, cholera jasna. No potrafię robić tych... No właśnie, ja też nie potrafię się bronić, zapominam o tym Q. O, zabrałem cię trochę. Ja też się do niego tam. Ej no! Chodź, iść. Piękna sprawa. To łatwo nie było. Co ty gadasz, gościu? Było zajebiście łatwo. I zajebiście miodnie. No dobra, to chyba... Aha, no tak. To tam nie pójdziemy. Aha, ale ta się robi moc. O, to wygląda bardzo bezpiecznie. W ogóle, jak on się tak ułożył? Nie, dobra, to było... No właśnie, tak z dupy te deski się od razu połamały, kurwa, w locie i się tak ułożyły. Nie wiem, co tam się stało. Co to? Jakieś bestiary, czy jakieś... W sumie to nie bestiary, to jest jakaś notatka z najzwyklejsza. Jak tu ładnie. Wielki kanion. Ale chujowe tekstury tam na dole. Ale tutaj jest pięknie. Jezu, jak u mnie się... jakoś rozmazało to dalej, Boże. Dobra, tu... bo kurde. O! O ja pier...
Nie. This must be huge. Must be huge. Ty, gdzie ty jesteś? A, tu, tu jest żyćko takie lepsze, ale już je zabrałem. No dobra, no to chyba walczymy z jakimś potężnym starym. Musi być nieźle. Dobra. Otwórzmy to. Dobra, czekaj. Jak to strzelać, coś tam trzeba strzelić, no. No strzela, trzeba było w coś strzelić, no. Ale mi się zablokowało to tak dziwnie. I tak, tam mu się blokowało. A, dobra. Jezu, co to jest? O nie, dobra, szybko, nie możesz czytać. Wielce przeciwnicy pod napięciem. Wow. Wow. Jezus. Co to jest za jakiś Balrog? Ja pierdzielę, ty. Balrog. Dobra, chodź tutaj. Kurde, dobra, tego się tak nie da zrobić. Tam było coś jakiś przeciwnika pod napięciem, ale kurde... Nie fajnie by było to przeczytać, nie? No właśnie, bo jakby... Nie ma czasu. No i teraz jakby nie wiem, o co chodzi z tym napięciem. A fajnie było wiedzieć jednak. Może to by była jakaś ultra fajna sprawa. Gdzieś nie kół podczas ataku przeciwnika był blok, odpowiedni czas bloku pozwala na porażenie prądem. No dobra. No tak, to wiadomo. No właśnie, ale... Jakby... Ała, no... No i miotnie mnie o ziemię, jak taką szmatą najgorszą. Chodź to, kurwio. O kurde. No postać. Po prostu sobie zabluźniła. Kurde. On mnie pierdyknął. Bo jest bardzo słaby generalnie ten chłopiec, znaczy nie robi za dużo. Zaraz się odpali pewnie. Nie, strzelaj to, kurde. Tak, tak, strzelam. Jezu, bo mi się akurat amunicja skończyła. Tak na siebie. Leci ci wpierdolić. Dobra, masz tutaj kurde skuksańca. Cholera jasna. Kurde, jak to to... I przyszły te... Te malutkie. Kurczysyny. Dobra. A, te latające gówna jedna. Jezus. O. Dobra, nie, na mnie. Zabił cię? Tak. Nie no, skoczył, nie była dobra informacja. Nie było to, co chciałem słyszeć. Dobra, biegnę. Dobra. O. Dobra, łatwo z nim. Może nie aż tak łatwo, nie zabraliśmy go dużo rzeczy. Dobra, kuksaniec. Iść, iść. O, dobrze. Ale go teraz. Teraz. Dobrze, wyczute. Wyrzuty zablokowane. Dobra, teraz nie wyszły. Koniec! Aś. Zjadł mnie. Zjadł mnie. Gin, śmietniku. No cholera, nie... Tak, kuksaniec do niego działa? Tak. Tak, normalnie... Kuksaniec w ogóle czadem, o kurde, nie. Kuksaniec to jest jakiś nie, ultimate w ogóle skill. Ty, z niego wypada żyćko, więc jak chcesz to sobie wejść. Ja się zablokowałem. O nie, dobra. Cholera, czemu nie mam amunicji? Nie no. Ja pierdolę, no przed chwilą wziąłem sobie HP tylko po to, żeby za chwilę je stracić. No spoko, to też mi cały czas brakuje tego HP. Kurde, ile ty masz życia, skurczybyku jeden? To może nie jest trudne, ale jest wytrzymałym. No właśnie, to prawda. To jest powtórzające. Dobra. Chodź tu, śmieciu. No, chodź się bić. Kurde, to pointa miał. Co za gówniak. Dobrze. O, dawaj go, dawaj go. Chodź, kurna. I kuksaniec. A, no bo nie muszę to odblokować. Kurna. Ty, on jemu się coś ładuje, ty. Czy to jest naładowanie jakiegoś ogłuszenia, czy czegoś? Nie wiem, ale może, o, może tego. Nie. Nie, to nie było to. Dobra, no łatwo. O, dobrze. Uuu. Co ty żeś zrobił z nim? Strzelbą prosto w pysio. Dobra, dolco. Dobra, 2000 dolców, stary, zyskaliśmy. I piąty level. I ile zalet? Zwarcie?
No zaleta, tak, zaleta jakaś zwarcie. Czym jest zaleta zwarcie? Zabicie porażonego przeciwnika generuje kapsułę energii. To w sumie dobrze, bo razimy dosyć często, więc dosyć często ta energia by się odnawiała. No ale jakby still, po co nam jakby ta energia, skoro nie mamy dobrych skilli, żeby ją wykorzystać? No właśnie. Więc to jest tak jakby trochę na razie zbędne. Ale dobra, widzowie, my sobie to porozdajemy poza odcinaczkiem, żeby nie zajmować wam tutaj czasu. A my bardzo dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o lajkensie i o subskrypcji. A my słyszymy się w następnym odcineczku. Także do widzenia. Siemano.